Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDMości, chyba najsmutniejszym ze wszystkim, dlaczego zaraz wam wszystko powiem, a tymczasem zapraszam do oglądania. Jak w sobotę oglądaliście live'a, to na pewno wiecie, że YouTube znowu zabiera pieniądze z filmów, więc nie wiem jak będzie z przyszłością XDMości, no bo jednak poświęcam jakąś ilość czasu na przygotowanie, pewnie będzie ich mniej, teraz zacząłem studia, znaczy wróciłem na studia na trzeci semestr, więc no tego czasu będzie mniej. Jeżeli filmy wam się podobają, jest zawsze zrzutka w opisie, nikogo nie zmuszam do wpłaty, no ale na pewno będzie to jakimś odciążeniem, patrząc na to, co robi YouTube. Ale dlaczego jestem smutny? Bo byłem na tym marszu wczoraj w Warszawie i widząc tych wszystkich ludzi, ja ogółem i tak miałem takie zdanie, ale tylko w tym zdaniu się utwierdziłem, że jestem załamany, jak politycy wykorzystują obywateli do swoich wojen. Dobry wieczór. Marsz miliona serc na ulicach Warszawy. Niemożliwe stało się możliwe, mówi Donald Tusk. Przypomnijcie sobie ten moment 15 października, apeluje Jurek Owsiak. Polskie i unijne flagi w marszu rozciągniętym od Ronda Dmowskiego, nazywanego Rondem Praw Kobiet, aż do Ronda Radosława z wielką flagą i znakiem Polski walczącej. Morze ludzi, serca, uśmiechy i wiara w wyborczy przełom. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Czy to był okrągły milion? Nikt precyzyjnie tego nie policzy, ale 4-kilometrowa trasa marszu była wypełniona całkowicie. Patrzcie, gdzie my żyjemy? Jest kłótnia o to, ile osób było na tym marszu. TVN podaje, że było ich milion albo więcej niż milion. TVP mówi, że frekwencyjna klapa, że było ich 100 tysięcy. I dalej mamy 2 tygodnie do wyborów, już nawet tydzień i 6 dni. I dalej nie rozmawiamy na tematy ważne, dalej nie rozmawiamy o programie, tylko kłócimy się, są organizowane jakieś marsze i nikt nawet nie pyta polityka, po co idzie do tej polityki i co i jak chciałby zmienić. Tylko jedna partia mówi, że trzeba odsunąć PiS od władzy, a druga straszy Tuskiem i na tym polega aktualna polska polityka i większość polskich obywateli na nich zagłosuje. Oczy nas nie okłamują. Gdzie nie spojrzę, niekończące się rzeki ludzi. Jeszcze nigdy tak się nie zmęczyłem uśmiechami. Wiecie, że widziałem naprawdę milion uśmiechów. Bez względu na dokładną liczbę ludzi, którzy przyjechali na wezwanie Donalda Tuska do Warszawy, jest to manifestacja największa z dotychczasowych. Ludzi świadomych, że uczestniczą w czymś wyjątkowym. Rzeczywiście wystąpili w czymś wyjątkowym. Wystąpili jako aktorzy wykorzystani przez partię polityczną, żeby umocnić swój przekaz, żeby pokazać, żeby ludzie na nie głosowali. Tak samo jak Platforma wykorzystała panią Joannę z Krakowa, gdzie wtedy Tusk ogłosił ten marsz, bo TVN wypuścił materiał z tą panią, tam z materiału tam później policja pokazała co innego i o tej pani zapomnieli, a to na jej cześć ten marsz tak naprawdę został zorganizowany. Czy ktoś chociaż słowem o niej wspomniał? Dzisiaj następuje wielka zmiana. To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia. Tu w Warszawie. Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia. Na trasie marszu historia spotyka się z nowoczesnością. Od nie przez wszystkich lubianego Pałacu Kultury, przez budynek Pasty przypominający walczącą o wolność stolicę, szklane domy centrum miasta i miejsca kaźni Polaków i Żydów, tereny dawnego getta i Pawiak, aż po ogromną biało-czerwoną flagę z symbolem Polski walczącej. Jak mówią uczestnicy marszu, nikt nie ma prawa odmawiać im patriotyzmu, wykluczać z narodowej wspólnoty, zawłaszczać narodowych barw i historii. Wszyscy jesteśmy Polakami, to nas łączy. Tu jest naród, tu jest Polska. Chcieli wam to zabrać, chcieli wyrwać wam z rąk biało-czerwone flagi. Chcieli nas podzielić, chcieli doprowadzić do tego, że coraz trudniej było nam mówić o wszystkich jako o wspólnocie. W tłumie na marszu Tusk wypaczył 90-letniego Adama Strzembosza i powstańczynie warszawskie. To wy nas nauczyłyście patriotyzmu. Tak przypadkiem spośród miliarda osób paradujących Tusk akurat wypatrzył powstańców na wielokilometrowej trasie, tak jak mówią,
4 kilometry, co tam, 40-kilometrowej trasie wypatrzył akurat powstańców, to nie tak, że pewnie ktoś ich zaprosił jeszcze pod scenę, żeby kamera nagrała, żeby i Tusk ich widział. Już na długo przed 12 okolice Ronda Dmowskiego były całkowicie pełne. Dużo. Bardzo dużo ludzi. O, po horyzont, jest moc. Jak będziemy razem, to zwyciężymy. Tusk zaprosił na scenę liderów innych ugrupowań, by to razem wybrzmiało jeszcze mocniej i silniej, że opozycja jest zjednoczona i gotowa do współpracy. Uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja stworzy wspólny rząd. Jesteśmy gotowi do tych wyborów. Jesteśmy gotowi zwyciężyć. No co by nie mówić, Tusk jest geniuszem. Zaprosił Czarzastego, zaprosił Biedronia, którzy występowali na tle Platformy Obywatelskiej Głosuj na nas i wygłaszali swoje hasła. I ludzie tam pewnie nawet nie wiedzieli dokładnie, skąd on startuje, więc moim zdaniem chyba trzecia droga dobrze zrobiła, że nie dała się wykorzystać Donaldowi Tuskowi. Trzeciej drogi na scenie nie było, bo rozjechali się po Polsce. Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię robią swoją dobrą pracę dzisiaj. Pozdrówcie ich serdecznie. Ale na marszu stawiła się silna reprezentacja kandydatów trzeciej drogi. Nie może powstać wrażenie, że opozycja jest podzielona. Jesteśmy razem. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi wszyscy, żeby wygrać te wybory. Po ulicach Warszawy nie maszerowali zwolennicy tylko jednej partii. Reprezentują różne środowiska, różne poglądy, ale mają wspólny cel. Wygrać wybory z PiS-em. Ja jestem rolnikiem i wiem, że plony, główne plony zbiera się na jesień. W marszu szli starzy i młodzi, dla których są to pierwsze wybory w życiu. Abyśmy wszyscy poszli na wybory, abyśmy zagłosowali nad wolną, demokratyczną i tolerancyjną Polską. W marszu szli nauczyciele. Musimy walczyć o lepsze czasy, ale jeżeli będziemy stali z boku, patrzyli się, przyglądali się biernie, to te lepsze czasy nie przyjdą. Szli mieszkańcy Baranowa, gdzie wbrew ich woli rząd buduje wielkie lotnisko. Dobra Polski nie można budować na krzywdzie ludzkiej. Szły kobiety świadome swojej rosnącej politycznej siły. Mieć takie same płace, prawa i wolność wyboru. Wiecie co? Chyba nawet chciałbym, żeby Platforma Obywatelska wygrała te wybory i stworzyła rząd. Nie po to, że coś się zmieni, tylko żeby pokazać właśnie ludziom, że nic się nie zmieni. Ale ludzie powinni to wiedzieć, przecież jest internet, można wszystko sprawdzić, a ludzie dalej mają dwutygodniową pamięć. Czyli mieszkańcy Warszawy i mieszkańcy całej Polski. Wolność! Wolność przede wszystkim! Lider Koalicji Obywatelskiej przyznawał, że ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat uczestniczyli w niezliczonych protestach w obronie wolnych sądów i praw kobiet, mogli się czuć zawiedzeni. Ale ten czas minął. Zaczął się czas sprawczości. Wy jesteście armią do zwyciężania. To jest wspaniały naród. Polki i Polacy to jest wspaniały naród. Macie siłę! To samo od ponad 30 lat powtarza Jurek Owsiak. To dzięki niemu Polki i Polacy co roku mogą poczuć się wyjątkowi i potrzebni. A dziś, jak mówił, są niezwykle potrzebni. Ręka do góry i PiS! Ręka do góry i drugiej PiS! I pomagajmy całemu światu! Tak się właśnie wczoraj, jak Jerzy Owsiak pojawił się na scenie, zastanawiałem się, tak właściwie po co? Nic na tym nie zyska? A może tylko stracić, bo zawsze mówi, że jest antypolityczny, a jednak występuje na wiecu Tuska, który jest w wiadomej sprawie. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku, a w Warszawie marsz Miliona Serc. Miliona tylko z szumnej nazwy, bo z danych policji wynika, że uczestników było 10 razy mniej. Miał być pochód w obronie kobiet, ale o głównej bohaterce jakoś zapomniano. Nawet jej nie zaproszono. Donald Tusk mówił o pojednaniu, ale empatycznych gestów było jak na lekarstwo, o czym przekonała się Małgorzata Gałka. I teraz pewnie wiecie, o co mi chodzi, o co chodziło mi na początku, o co mi chodzi teraz, o co mi chodzi przez ostatnie dni. Mam już chyba dość tej polityki, bo nie ma ona najmniejszego sensu. Nie trzeba mówić żadnych rzeczy, co zmienić w państwie. Politycy wychodzą, wygłoszą jakieś puste hasełka, że przywrócą wam Polskę. Drudzy mówią, że klapa frekwencyjna
i wszyscy ludzie się tym jarają, a jak chcemy porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała Polska tak naprawdę, co trzeba zmienić, co trzeba wprowadzić, jak będzie wyglądała ekonomia Polski, które podatki obniżymy, które podwyższymy, jak to wszystko będzie wyglądało, to nikogo nie interesuje. Wszystkim paniom, wszystkim dziewczynom. Marsz opozycji w Warszawie właśnie im miał być dedykowany. Tak Donald Tusk planował w lipcu. Pretekstem była rozdmuchana przez stację TVN historia pani Joanny. Kochankom, sądzę, że całkiem niezłą. Minęły tygodnie, a opozycja o gwieździe swojego marszu najwyraźniej zapomniała. Pani Joanna z Krakowa, to nie wiem w tym momencie, o czym pan mówi. Nie została ona wykorzystana przez was? Ciężko mi to w ogóle komentować, nie znam sprawy, o której pani mówi. Joannę Tusk na marsz nawet nie zaprosił. Niewątpliwie ta moja historia została w jakiś tam sposób wykorzystana do budowania politycznego kapitału. Podobnie było już kilka miesięcy temu z pewnym kibicem ruchu Chorzów. Najpierw wykorzystane do filmiku z Tuskiem, a potem, gdy zaczął zadawać szefowi PO niewygodne pytania, przywołany do porządku. Ja odebrałem panu głos. Wróćmy do marszu. O jego celu najpierw sam szef PO. Będzie można znowu myśleć serio o pojednaniu. To ze sceny, a wśród maszerujących takie hasła, takie nagrania, w końcu takie słowa. Jebać Kaczyńskiego, jebać Morawieckiego, tego śmiecia pierdolonego. Jebać PiS, masz miłość, to jest moja miłość dla was. Pomodlę się za pana. A jak patrzysz sobie, nie, prawda. Nie śmiej. Naprawdę. Nie śmiej się za mnie modlić, powiedziałem. Co ta polityka zrobiła z głowami tymi ludźmi? To jest szokujące. Wiadomo, TVP pokaże tych najgorszych, a TVN dla siebie pokaże tych najlepszych, a w drugą stronę to TVN pokazałby tych najgorszych. TVP tych najlepszych. Ja rozmawiałem chyba 2 miesiące, mieliśmy nagrywać z Rafałem Otoką Frąckiewiczem program i nie nagraliśmy, porozmawialiśmy jedynie prywatnie i on był trochę zawiedziony polską polityką, ja jeszcze nie, ale też już chyba to do mnie doszło, dlatego profesor Gwiazdowski nie startuje w wyborach i się odcina od tej polityki i do mnie to też chyba dochodzi, że to wszystko jest po nic, że to jest gra cyników i że ta demokracja tak właściwie nie ma sensu i Polska idzie na straty, w przepaść tak naprawdę. Pytamy więc dalej o cel przemarszu. Cel jest jeden, odsunąć PiS od władzy. Przyjdzie nowa władza i zrobi porządek ze Szczujną. Mógłby pan przestać? Porządek naprawdę żelazną miotłą. Musimy was opiłować w przywileju. Jeszcze jedna bitwa. O zorganizowanych wyjazdach do Warszawy politycy PO informowali od wielu dni. Nieoficjalnie policja podała, że do miasta dotarło około 450 autokarów. Na poprzedni marsz 4 czerwca było ich ponad dwukrotnie więcej, 1100. A jest już nasz prawie milion. Nieprawda. Nieoficjalne szacunki policji mówią, że na Rondzie Dmowskiego było 60 tysięcy, a na trasie przemarszu 100 tysięcy, czyli 10 razy mniej niż twierdzi szef PO. Kłamstwo było podstawą systemu Tuska, kiedy rządził i jest podstawą tej kontynuacji systemu Tuska. Liczbą 100 tysięcy uczestników posługiwała się sama Platforma, zgłaszając w ratuszu marsz. Małgorzata Gałka, Wiadomości. Widzicie, jedni powiedzą 100 tysięcy, drudzy powiedzą ponad milion. Sobie powiedziałem, że będę starał się wypuścić jak najwięcej filmów do wyborów i słowa dotrzymam, ale co będzie po wyborach, to nie obiecuję, bo straciłem chyba wszystkie chęci do tej polityki. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie coś obejrzeć, w tamtą sobotę byłem na Marszu Równości w Białymstoku. Link jest w opisie, a także na ekranach końcowych. Tam film jest ucięty, nie mam czasu go teraz zrobić. Jutro wrzucę po prostu oddzielnie końcówkę. Byłem także wczoraj na tym Marszu Miliona Serc. Też pochodziłem z mikrofonem. Też nagrałem parę fajnych przybitek z ludźmi, sobie porozmawiałem, po co oni tam właściwie są. Postaram też się jak najszybciej zmontować. Miał być chyba jutro, ale nie obiecuję, bo jutro jeszcze Banaś przychodzi, jeszcze mam jeden wywiad. No chcę jak najwięcej wam zrealizować materiałów do wyborów. Miała być seria z
z dniem, z kandydatem na posła, ale jak YouTube odciął pieniądze, to tak naprawdę nie mam, znaczy no mam po co, no ale to nie będzie nawet opłacalne, żeby to zrealizować, bo koszty pochłoną dochód, a nawet tego dochodu pewnie nie będzie. Ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć.